Cześć, witam Was w kolejnym Q&A z basenu. Jak widać, jest to dość spontaniczny vlog, nie planowałam go nagrać, ale ostatnio, właściwie tak, planowałam, ale uznałam, że nie, to chyba nudy, nie będziecie chcieli tego oglądać, to po co mam to nagrywać. Ale w sumie później mówię, no dobra, w sumie ludzie zadali mi pytania, bo poprosiłam Was na moim Instagramie, żebyście zadawali mi pytania do Q&A, a że tych pytań jest sporo i one są w sumie są pytania o wszystkim i o niczym, o wszystko i o nic w sumie. Więc postaram się dzisiaj na to odpowiedzieć, sobie po prostu luźno pogadamy. Pierwsze pytanie, jak znosisz podróże samolotem? Standardowe pytanko, jako że podróżuję, ale nigdy o tym nie mówiłam w sumie. Tak na marginesie powiem, że jeżeli będę się jąkać i używać jakichś dziwnych słów, to wybaczcie, ale po prostu ostatnio praktycznie w ogóle nie mówię na głos po polsku. Piszę często, ale nie mówię i jakoś dziwnie mi się składa zdania, nie wiem dlaczego. Nie jestem zdrajcą narodu, okej? Okay? Po prostu, no wiecie. Dobra. Ja lubię bardzo latać samolotem, dlatego że jest to jeden z nielicznych momentów w moim życiu, oprócz spania, w którym mogę się totalnie odstresować, wyluzować, mogę nie myśleć o niczym, mogę się po prostu wyłączyć i oglądać film, na przykład film oglądać bez żadnych przeszkadzajek typu telefon, typu powiadomienia, typu wiadomości, Instagram, komentarze itd. bo po prostu nie ma zwykle internetu, a nawet jeżeli jest, to ja nawet nie sprawdzam, po prostu odpuszczam sobie, bo nawet jeżeli byłby internet, to i tak zamula w samolocie, więc odpuszczam sobie totalnie ten temat i mogę się wyluzować. Jestem uzależniona od internetu, tak. To jest chyba jedyne moje uzależnienie. Oprócz jeszcze słodyczy i chipsów, ale o uzależnieniach porozmawiamy kiedy indziej. Więc no to jest taki moment relaksu dla mnie, a pewnie zapytacie od razu, a to się nie boisz latać, ja to się boję i tak dalej. Jest bardzo dużo osób, które się boją. Ja się bałam tylko pierwszy raz, jak leciałam, bo się nasłuchałam bardzo dużo mitów o turbulencjach i w ogóle myślałam, że turbulencje to będzie jakieś obracanie samolotu, że naprawdę ludzie tam się przewracają i tak dalej, wypadają z siedzeń. Ale, znaczy to nie jest ogólnie nic śmiesznego, ale po prostu miałam taką wizję, śmieję się z tego dlatego, że to jest nieprawda, bo turbulencje to po prostu są jakieś tam lekkie lub mocniejsze wstrząsy, które no nie, no u niektórych powodują lęk, u mnie nie. I jak przeżyłam pierwszy raz właśnie turbulencje podczas mojego pierwszego lotu w życiu, 3 lata temu, pierwszy raz leciałam samolotem, no to mówię, i to tyle? Więc oczekiwam naprawdę takich konkret wstrząsów. Więc lubię, relaksuję się i no nie wiem, jeżeli też tak macie, dajcie znać, bo w sumie to jest trochę dziwne, żeby w tak głośnym miejscu się relaksować, ale ja się relaksuję. I teraz takie w ogóle pytanie z dupy. Chciałabyś być niewidzialna, żeby móc prankować ludzi? Ogólnie supermoce są spoko. Chciałabym na przykład chciałabym móc się teleportować. Oto by było moje ulubiona supermoc. A czy być niewidzialnym, żeby móc prankować ludzi? Nie wiem, czy to jest coś ciekawego. Prankowanie ludzi, no, śmieszne są. Czasami oglądam jakieś tam śmieszne rzeczy w internecie, ludzie innych prankują, trolują, ale chyba nie. To chyba nie jest moja ulubiona supermoc, którą chciałabym mieć, chociaż no nie. Jak się czujesz, myśląc, że nie każdego świat wygląda tak jak twój, dodasz post, masz kasę. I zacznę od początku pytania, jak się czuję wobec tego? Uważam, że każdego świat wygląda inaczej i to nie znaczy, że mój świat jest lepszy i bo tak mam wrażenie, że to jest taka sugestia, że ja dodam post i mam kasę, że to takie łatwe, hop siup, ale tak naprawdę każdy mógł się zająć tym, czym ja się zajmuję. Ja kiedyś pracowałam po 12 godzin na produkcji i jednocześnie studiowałam, więc miałam, nie było to takie kolorowe życie, no bo nie chodziłam nawet na imprezy. Do dziś nie umiem tak naprawdę imprezować. Widzieliście kiedyś mnie w klubie? No właśnie, więc nie umiem się tak bawić i nie miałam takiego okresu w swoim życiu imprezowego, takiego wiecie, młodzieńczego szaleństwa i tak dalej. Bo po prostu pracowałam i studiowałam, bo się temu poświęciłam i potem też prowadziłam firmę i zaczęłam działać na YouTubie, tak w sumie dla zabawy, a że to mi się wszystko rozkręciło, no to super, to z tego korzystam i nie czuję się w żaden sposób źle, jeśli o to chodziło w tym pytaniu, bo rynek jest wolny i każdy może robić to, co lubi i się z tym dzielić w internecie
i nie musi tylko być modelką z Instagrama, bo inne rzeczy też się klikają i na innych rzeczach w internecie też się da zarobić, bo bardzo często jak mówię, że każdy tak może, każdy może wrzucać treści do internetu i tak dalej, to zaraz jest zarzut, że nie każdy jest taki ładny i w ogóle, no dzięki za komplement, tak przy okazji, sama sobie tutaj powiedziałam. Nie, ale po prostu jest cytat osób, które piszą mi tak, że nie każdy jest ładny i ładnie wychodzi na zdjęciach. Oczywiście, że nie, ale każdy może robić coś innego. Internet to nie jest, są tylko ładni ludzie w, wiecie, idealnych zdjęciach, więc można robić wszystko i absolutnie uważam, że osoby, które działają w internecie, nie powinny czuć się gorzej. A propos pieniędzy, to już 100 razy chyba o tym mówiłam, że ja moje pierwsze pieniądze zarobiłam na Instagramie, jak miałam chyba 150 tysięcy obserwatorów, a na YouTubie to chyba po, nie wiem, 3 latach działań tak ze swojego kanału. Żebym miała jakiegoś takiego deala, no to faktycznie trochę to trwało. A jeszcze później będzie pytanie o YouTube'a, więc jeszcze wrócę do tego tematu. Jak zacząć być pewną siebie i przestać przejmować się innymi? Tego ci nie powiem, bo ja sama nie wiem. Bardzo często zarzuca mi się, że nie mam dystansu i tak, pewnie nie mam dystansu i uważam, że nie każdy musi mieć dystans, nawet nie wiem, dlaczego jest takie przeświadczenie, że jak działasz w internecie, to musisz mieć dystans do siebie. Okej, ja rozumiem to, że się tam wystawiamy na opinie i tak dalej, ale nie umiem mieć dystansu do na przykład hejtu, albo właśnie jak ktoś sobie ze mnie kpi. Wiadomo, tam czasami podłapię, jak mam dobry humorek, to sobie podłapię i się wtedy śmieję. Ale są dni, kiedy totalnie nie mam dystansu, bo mam, wiecie, jakieś te dni i tak dalej, więc nie wiem. Ja się przejmuję komentarzami. Teraz wszystkim hejterom powiedziałam, hejtujcie mnie. Przejmuję się komentarzami, bo uważam, że nie zasługuję na nie. Znaczy na te złe komentarze nie zasługuję na taką nienawiść, bo nikomu krzywdy nie zrobiłam. Nie mówię tutaj o tym, że ktoś powie mi, że się mu nie podobam. Według mnie to nie jest hejt. Nie muszę się każdemu podobać i to, co robię, też nie musi się nikomu podobać, ale uważam, że nie robię takich rzeczy, za które mogą mnie ludzie nienawidzić, bo w sumie ja sobie po prostu żyję po swojemu, nie? Ale nikogo nie krzywdzę, więc myślę, że no nie ma za co mnie tak cisnąć, jak czasami mi się dostaje. Niesłusznie. Więc no nie pomogę. Myślę, że jeśli chodzi o to, co inni mówią i jak to na ciebie wpływa, no nie wiem. Po prostu trzeba się uodpornić, jedynie co mogę powiedzieć. Ja jeszcze się nie uodporniłam tyle lat, ale ja to jestem wrażliwiec. Ja to jestem nadwrażliwą osobą. Darni zawsze mówi, że nigdy nie znam takiej osoby, która jest tak wrażliwa, więc no, chyba się nie nadaje do internetu, ale lubię to, co robię i dzięki wsparciu jestem tutaj nadal. Wolałabyś mieszkać do końca życia w Polsce czy w Singapurze? To jest takie bez sensu w sumie pytanie, ale no powiedzmy, jakbym miała założyć, gdzie bym wolała mieszkać, kurczę, nie wiem, bo tutaj lubię, bo jest ciepło, dobre jedzenie, a w Polsce to jest Polska, to jest mój dom, więc nie, ciężko mi jest powiedzieć. Czujesz się staro, mając 28 lat? Przepraszam, jeśli się mylę. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Mam 29 lat. Skończyłam miesiąc temu. I nie czuję się staro. Czasami jedynie czuję się staro, jak są jakieś takie komentarze, które mają być śmieszne, wiecie, bimbałki czy coś takiego. I ja mam się z tego śmiać i ja wtedy się czuję jak taki dinozaur, wiecie. Tak jak na przykład powiesz jakiś żart mamie i mama totalnie tego nie czai. Więc wtedy się czuję faktycznie staro, bo nie rozumiem żartów o bimbałkach i nie wiem, nie będę tego mówić, bo to są tak żenujące. Widzicie, właśnie to odczuwam, wtedy się czuję staro, bo nawet nie chcę powtarzać tych słów, które są pisane przez dzieciaczki. Jak znaleźć motywację, żeby ruszyć 4 litery i zacząć ćwiczyć? Pozdrawiam, pozdrawiam również. Nie wiem, również nie odpowiem na to pytanie. Znaczy, no dobra, tak. Wiadomo, że znam taką ogólną teorię, jak znaleźć motywację. No, nie wiem, spojrzeć w lustro, potem popatrzeć sobie na inne dziewczyny i pomyśleć sobie, kurczę, no ja też tak mogę, nie? Mam warunki, mam możliwości, mogę iść na siłownię. No to czemu się nie poruszać? A dodatkowo można pomyśleć też o swoim zdrowiu i tak dalej, więc myślę, że siłownia nikomu nie zaszkodzi, o ile wiadomo się tam wszystko robi tak, jak trzeba. Jaką radą byś się podzieliła z osobą, która nie może odnaleźć swojej drogi zawodowej życiowej? Nie wiem, ile masz lat, ale ja przez długi czas też nie wiedziałam, co będę robić w życiu i moje plany wyglądały tak, że idę na studia, resocjalizacja, skończyłam magisterkę, licencję, tak, potem magisterkę i potem pójdę do pracy w więzieniu, czy tam do policji, czy nie wiem, do szkoły jako pedagog szkolny i tak dalej. Takie były moje plany, ale ja tak do końca się w tym nie czułam. Oczywiście lubiłam te tematy, ale
to są trudne zawody, no szczególnie właśnie te związane z resocjalizacją i myślę, że to jest, nie wiem, myślę, że męczyłabym się bardzo, chociaż kto wie, może bym się spełniła, ale przez długi czas, mimo że szłam tą drogą, myślałam, że to nie będzie to, że nie będę tego czuć, bo jestem po prostu zbyt wrażliwa i za bardzo chciałabym się na pewno w to zaangażować, a świata nie zbawię, więc myślę, że za dużo bym się temu poświęcała i bym nie miała jakby to, ile bym z siebie dawała, by nie dawało mi tyle w zamian, bo ludzie, to smutne, ale ludzie są niewdzięczni, więc no, ja się już przejechałam wiele razy, więc aj, idźmy do innych tematów przyjemniejszych. Jak tam skill CS-a, dalej poziom golda, czy może lepiej? Teraz to pewnie bez rangi, bo dawno nie odpaliłam CS-a. Ostatnio jedynie w co grałam po nocach, jak byłam w Polsce, no to w Simsy. Tutaj nie mam komputera mojego do grania, więc nie grałam wcale przez prawie 2 miesiące. No ale jak wrócę, to na pewno odpalę Simsy. I uwaga do wszystkich fanów CS-a, teraz mnie uważnie słuchajcie. Zamierzam nagrać dla Was odcinek z CS-a. To będzie złe. Naprawdę. I kolejne pytanie, jak wreszcie zabrać się do regularnych ćwiczeń. Oglądać moje filmiki z siłowni i podobno one motywują, dlatego je wrzucam. Jedni to hejtują, drudzy to kochają, więc jako, że więcej osób to kocha, to będę Wam to wrzucać i mam nadzieję, że będę Was motywować. Nawet moje koleżanki mi piszą, że ze mną ćwiczą. Znaczy ze mną, nie ze mną równo, tylko po prostu, że oglądają i się motywują. O kurde, muszę też iść na tą siłownię. I chodzą, widziałam. Jak przestać być o coś zazdrosnym? Oto jest pytanie. Ja myślę, że zależy o co, bo o chłopaka, a na przykład o inne rzeczy, o osoby, które mają na przykład tak, zazdrość o chłopaka, a o coś co, jakaś osa, nie, tak nie, odejdź, ty telefon prawie mi spadł, idź, wyjazd, kurde, jaka mała osa, wypadł, okay. Dobra. Jak przedstawię o zazdrosnym, tak. Jeśli chodzi o zazdrość, to o chłopaka, później chyba jest takie pytanie, więc skupię się na... No nie, no, ta osoba po prostu chce tu z nami być. Myślę, że jeśli chodzi o taką zazdrość, bo teraz dużo jest takiej zazdrości właśnie, jeśli chodzi o, nie wiem, zawsze w sumie tak było, ładniejsze dziewczyny, ktoś, kto ma więcej pieniędzy, ktoś, kto ma więcej sukcesu, wygrywa konkursy, nie wiem, ładniej śpiewa, ma ładniejsze ubrania i tak dalej. Jeśli chodzi o taką zazdrość, to myślę, że po prostu powinniśmy skupić się na sobie bardziej niż na kimś, a jeżeli obserwujemy kogoś i mu tak zazdrościmy, tak sobie myślimy, kurde, ale on ma super, to sobie myśl, ja też tak mogę. Nawet jeżeli w danym momencie Wam się to wydaje totalnie jakbyście byli oderwani od rzeczywistości, się czujecie, jak to mówicie, ale ja kiedyś też sobie myślałam, marzyłam, miałam jakieś takie, wiecie, marzenia, że chciałabym to, tamto i to wydawało mi się głupie i wszyscy wokół myśleli, że to głupie, a kurczę, jestem właśnie w Singapurze, gdzie ja nawet nie marzyłam o tym miejscu, więc myślę, że dużo rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli będziemy działać. Więc myślę, że powinniście po prostu skupić się na sobie, na swoich możliwościach, a jeżeli nie widzicie żadnych możliwości, to po prostu róbcie to, co lubicie robić, to w czym możecie być dobrzy, nawet jeżeli jeszcze nie jesteście w tym dobrze, ale myślicie, że Wam się to uda, to po prostu próbujcie i może w przyszłości to zaowocuje. Ja oczywiście nie dam Wam gwarancji, że to Wam zaowocuje, ale jeżeli nie spróbujecie, no to na co macie to życie, jak nie spróbujecie? Musicie czegoś próbować, no chyba nie chcecie sobie żyć po prostu z dnia na dzień i wiecie, nic się nie dzieje, nudy i nie mają lepiej, jestem pan Maruda i chcę wszystkim psuć zabawę. No nie, no coś trzeba w życiu robić, chyba że po prostu, nie wiem, chcecie spisać swoje życie na straty, no to siedźcie sobie przed telewizorem, nic nie róbcie, czy tam na YouTubie i tylko hejtujcie innych. Myślę, że właśnie poświęcenie czasu na swoje nowe umiejętności, na, jak to się mówi, polepszanie swoich umiejętności, które już macie, myślę, że może w przyszłości poskutkować i no takim banalnym przykładem, bo wiem, że dużo osób pewnie z Was też gra w jakieś gry, czy siedzi dużo na kompie, no to widzicie, są takie czasy, że z siedzenia na kompie można zacząć zarabiać i się spełniać. Więc są, widzicie, gracze, którzy zarabiają miliony, bo grają super w CS-a, w Fortnite'a, nie wiem, jakieś tam inne rzeczy. Próbujcie wszystkiego, co się da, a może w czymś będziecie super. Gdzie najbardziej lubisz spędzać wakacje lub po prostu urlop? Byłam w moim życiu na takich, ja wiem, że to śmiesznie zabrzmi, ale naprawdę, na takich typowych urlopach to byłam 2 razy, raz na Bali i drugi raz na Filipinach.
to były takie typowe wakacje, no wprawdzie, wiecie, nagrywam tam filmy i robiłam zdjęcia, ale w mniejszej ilości niż zwykle. Dobra, zdjęć robiłam bardzo dużo, bo potem wrzucałam je przez kolejne pół roku, ale no, to były miejsca, jakby docelowo lecieliśmy tam na wakacje, tak? Bo tutaj przyjeżdżamy i wiecie, codziennie siedzimy na kompie, odpisujemy na maile, ogarniamy jakieś tam współpracę i tak dalej, nagrywamy filmy, robimy zdjęcia, Darni robi muzykę i wiecie, no jest ogólnie dużo tego wszystkiego. Jeszcze tutaj jak jest Darniego rodzina, to jeszcze przy okazji spotykamy się z Darniego rodziną, więc no. Więc tutaj nie jesteśmy tak typowo wakacyjni, chociaż wiem, że to tak wygląda, ale to jest któryś raz, w którym jestem w basenie. Chociaż czasami miałam taki czas, jak przyleciałam tutaj, że codziennie chodziłam rano na basen, wiecie, parę tam długości basenu, żeby, wiecie, mieć jakąś tam kondycję i tyle, nie wylegiwałam się na słońcu, w ogóle nawet się obawiałam, że w końcu do Singapuru przylecę nieopalona, ale podejrzewam, że się opaliłam i tak siłą rzeczy, będąc po prostu gdzieś tam poza domem, ale będę miała pewnie wszędzie jakieś plamy od ubrań, które zasłaniały mi ciało. Więc Bali i Filipiny, ale myślę, że Filipiny to były moje najpiękniejsze wakacje, takie prawdziwe. Wakacje, na których mogłam odpocząć i fajnie spędzić czas. No, piękne wspomnienia. Możecie zobaczyć to w moim filmie. Oczywiście były to wakacje z kamerą. Gdybym mogła napisać smsa do samej siebie sprzed 5 lat, co to by było? Myślę, że 5 lat temu byłam ogólnie w złym stanie psychicznym i co bym sobie powiedziała, to, że będzie dobrze. Będzie lepiej, nie poddawaj się, rób swoje i rób więcej, bo ja wtedy naprawdę... Wtedy miałam coś takiego, że jak ktoś mi pisał na przykład hejt albo mówił mi po co to nagrywasz i tak dalej, to ja w końcu miałam takie wrażenie, że na przykład chciałam nagrywać jakiegoś vloga, nie, o czymś tam i nagle sobie przypominam te komentarze, mówię nie, no to jest bez sensu, oni powiedzą znowu, że to jest bez sensu, po co to nagrywać, to już było, powiedzą, że kopiujesz vloga tego, tamtego i wiecie, i sobie myślałam, dobra, tam dupa, nie nagrywam tego i po prostu nie nagrywałam, bo uznawałam, że i tak ludzie to zhejtują, więc po co mam to nagrywać i gdybym mogła wrócić do tamtych czasów, to bym miała to gdzieś i bym to nagrywała, serio. Czy mam jakiś tatuaż, czy chciałabym mieć? Nie mam tatuażu i może będę miała kiedyś, ale jakiś mały raczej. Kiedyś miałam inne plany, ale kiedyś byłam inną osobą wewnątrz, więc chyba już teraz nie chciałabym mieć na całym ciele. Znaczy wtedy też nie chciałam na całym ciele, a chciałam mieć całą rękę. Jak długo jesteś z Darnim? Już prawie 3 lata. Zaraz będziemy mieli 3 lata. Nie chciałabyś się mówić na kanale o miesiączce? Nie, ale w sumie nigdy nie poruszam tego. Kiedyś chciałam nagrać śmieszny film o kobiecie w trakcie miesiączki, bo uważam, że to jest dobry powód do komedii. Ale ostatecznie powiedziałam, pewnie i tak powiedzą, że już ktoś to nagrał, pewnie i tak mnie zhejtują, pewnie powiedzą, że jestem głupia i mówię, dobra, to mnie nagrywam. Więc może kiedyś to nagram, ale tak jeśli chodzi o taki temat miesiączki na serio, żeby nagrać odcinek, to jeżeli macie jakieś pytania na ten temat, to dajcie znać, to ja nagram. Z takim doświadczeniem tyle, co ja już lat mam miesiączkę, więc wiecie. Co najbardziej się denerwuje być influencerką? Ludzie, którzy obserwują influencerów, których nienawidzą i obserwują tylko po to, żeby, nie wiem, karmić się tą nienawiścią, żeby mieć, wiecie, obiekt jakiejś tej nienawiści, jednocześnie uprzykrzając życie tej osobie, która prawdopodobnie jest niczemu winna, że wzbudza takie odczucia, bo bardzo często gdzieś tam czytam, że ale jej nie lubię. Ktoś pyta, a czemu? Nie wiem, jakoś tak mam. Więc uważam, że to jest bez sensu. No jeżeli tak macie, to po prostu unikajcie tej osoby. Po co zbierać tą negatywną energię od patrzenia na tą osobę, która wzbudza w was takie emocje. Więc uważam, że to mnie denerwuje w byciu influencerką, że pewnie też jestem takim obiektem nienawiści. Bo już mam nadzieję, że jest tych osób mało albo wcale. Ale no, to mnie denerwuje, że dlaczego... Albo jeszcze co mnie denerwuje? To, że ludzie uważają, że my jesteśmy, nie wiem, bezwartościowi, bo jesteśmy influencerami. Jeżeli cię to nie interesuje, nie oglądaj. Więc takie głupie gadanie. O, denerwuje mnie co? Być influencerką? Głupie gadanie głupich ludzi. Czy warto twoim zdaniem pić alkohol przed 18? Uważam, że nie. Nie powinno się pić alkoholu przed 18. I to nawet nie mówiono, że jak się ma 18 lat, to trzeba od razu się napić alkoholu. Ja pierwszy mój alkohol piłam na 18. I było to pół piwa i nie spodobało mi się to, ale teraz czasem lubię jakieś tam piwko, ale no wiecie, aż 18 miałam 11 lat temu, więc no i powiem wam, że w ogóle wiecie co mnie śmieszy, że, znaczy śmieszy, na przykład to co, zawsze się mówi o tym, że coś jest zakazane, się bardziej chce i teraz na przykład widzę to bardziej, no bo teraz nikt mi nie zakazuje tego, że sobie chcę tam wypić, nie wiem, whisky, nawet sobie wódeczkę chcę wypić, no to sobie wypiję, tak?
A kiedyś było to zakazane, no nie? No bo miało się tam 18 lat, więc nie wolno i w ogóle. Ja nawet jak miałam 18 lat, to wiecie tam, jak nie wiem, z rodzicami się widziałam, no to w życiu, gdzie tam, oni by mi nie polali żadnego alkoholu. Bo przecież ja jestem nastolatką, nie? Nie wolno. I na przykład teraz, na przykład ludzie często do mnie piszą, czy lubię pić alkohol, pytają w ogóle się o alkohol, tak, ale nawet dzisiaj padło, znaczy dzisiaj, to już kilka dni temu, bo padło pytanie kilka razy o ten alkohol, czy to picie przed 18 i tak dalej, czy lubię pić, dużo w ogóle pytania o alkohol i powiem wam, że ja teraz mam te 30 lat, w ogóle mówię teraz naprawdę jak już jakaś stara babcia, ale serio, ja lubię pić alkohol bardzo okazjonalnie i nigdy, absolutnie nigdy się nie upijam, przysięgam. Nienawidzę tego stanu, po prostu dla mnie alkohol ma być, wiecie, no czasami mam jakiś spięty dzień, mówię, a pójdziemy sobie tam ten coś, sobie wypiję pół piwka i tyle, nie? Nawet lubię piwo bezalkoholowe, bo w sumie ma trochę smak piwa, ale nie kopię, więc jest takie, wiecie, takie refreshing, odświeżające. Teraz będę mówić, wiecie, jak Lexi, że będę po angielsko-polsku, żartuję, oczywiście nie, jestem stąd, znaczy stamtąd, a, dobra. Więc lubię czasami sobie wypić jakieś słodkie piwko, czasem też takie gorzkie bardziej, czasem jakiegoś drineczka, czasem coś tam, jakieś whisky, ale jakby nie jest takim moim priorytetem, tak jak na przykład młodzież, że ale dzisiaj się wiecie na ebemy. Jak w moim wieku już jest tak, że kurde, no ludzie, nie wiem, nie mają jakiegoś takiego oparcia. Znaczy, dobra, pewnie są ludzie, którzy kochają alkohol i tak dalej, ale dla mnie to jest śmieszne, że ja totalnie czegoś takiego nie mam, ale no, ja w sumie nigdy nie byłam jakoś taka mocno pijąca, no tam wiadomo, że jak miałam gdzieś tam 20 ileś lat, no to czasem były jakieś imprezy i tak dalej, jakieś urodziny kogoś, no to się tam szło, ale jakiegoś takiego wielkiego imprezowania nie było. Parę razy w Warszawie, ale to tak, mówię, ja to jestem taka lamuska, jeśli chodzi, nie wiem, czy używało, ja słowa jeszcze lamus kiedyś się używało, jak byłam w gimnazjum, teraz może się mówi jakoś inaczej, że jest jakieś słowo określające właśnie taką osobę, która nie jest zbyt cool, jeśli chodzi o pewne rzeczy, nie jest zbyt dobra też właśnie w na przykład picie alkoholu, w imprezowaniu, no to możecie napisać w komentarzu, bo tych nowych młodzieżowych słów się tyle namnożyło, że aż mi głupio, że nie jestem na bieżąco. Jako youtuberka powinna być na bieżąco. Więc uczcie mnie tutaj w komentarzach, ale używajcie od razu zdania, żebym wiedziała, jak je używać. Często ostro odczuwam strach, czy wręcz przeciwnie, regularnie, ale nie, że tam się boję ludzi czy coś, tylko oczywiście tak, boję się zapytać ludzi na przykład o coś. Jestem w tej kwestii nieśmiała, no nie wiem, co odczuwam strach, raczej nieśmiałość, ale strach odczuwam często właśnie, że nie wiem, gdzieś tam spadnę, gdzieś się przewrócę, jestem taka mocno przezorna, aż za bardzo, aż ludzie czasami mówią, że ze mną można oszaleć. Singapur to jedno z najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata, widać to tak na co dzień? Widać. I właśnie wiedziałam, że będzie to pytanie. Widać, jak przyjedziecie, to jest takie miasto przyszłości. A wiecie, co mnie wkurza? Że ludzie często myślą, że Singapur to jest taka dżungla, wiecie, nic tutaj nie ma, jest tylko jakaś tam plaża, szałasy i tak dalej. Naprawdę niektórzy tak myślą, bo piszą do mnie takie rzeczy na Instagramie. I po prostu, no tutaj jest tak miejsko, ja tutaj mówię, że tu można bez butów chodzić, bo oni tu chodniki nawet myją, nie żartuję, myją tu chodniki w nocy. Więc jest mega czysto i jest tak, kurde, no tak przyszłościowo, bardzo tak. I co mnie jeszcze wkurza, że ludzie nie wiedzą, gdzie leży Singapur. Singapur, wiecie, gdzie leży Singapur? W Singapurze. Singapur to jest Singapur, to jest miasto, państwo. Rozumiecie? W Azji oczywiście, ale Singapur to nie są Chiny. I, więc tak dla porównania, Polska nie jest częścią Rosji, prawda? Nie jesteśmy z Rosji, jesteśmy z Polski. Więc tak samo Singapur nie jest w Chinach. Okej? Okay? I moje ulubione pytanie na koniec. Szukam go, bo jest jeszcze tyle pytań, ale już bym nie dała rady. You keep saying the last question, but yeah, I know. O, moje ulubione pytanie i chyba dam je normalnie na tytuł. Czy Darni je psy, tak jak inni Chińczycy? Jak odpowiedzieć na to pytanie? Po pierwsze, w Singapurze nie znajdziecie miejsca, gdzie dostaniecie mięso z psa. Po drugie, Darni od 9 lat mieszka w Polsce i jest bardziej Polakiem niż prawdopodobnie niektórzy z was. Sobie żartuję tak, ale no faktycznie od 9 lat Darni mieszka w Polsce i w Singapurze nigdy nie było mięsa z psa, bo Singapur, wiecie co, to nie Chiny, ale w Chinach, jeśli chodzi o sytuację, jeśli chodzi o mięso z psów w Chinach, to też tam są ograniczenia, próbują to zlikwidować jak najbardziej. Jest o tym odcinek,
chociaż nie wiem, czy w tym odcinku nie poszłam troszeczkę za daleko, nie wyolbrzymiłam troszeczkę, ale no nie wiem, po prostu tak konsultowałam się z wieloma osobami z Chin i naczytałam się trochę i po prostu powiedziałam tam, co myślę i co wiem, co słyszałam. Więc ogólnie w Chinach też odchodzą od jedzenia mięsa, ale jedzenie mięsa jest gdzieś tam w Chinach na wioskach. Ale Singapur to nie Chiny! I Darnie nie pochodzi z Chin, tylko z Singapuru. Jest Singapurczykiem. No. Więc myślę, że to by było tyle, bo ten odcinek już trwa chyba 3 godziny. Take my phone. Moi drodzy, wyszło słońce na sam koniec. Pewnie sobie spaliłam plecy przy okazji, ale to dobrze, bo się nie miałam czasu nawet poopalać. Mam za sobie jakieś białe dłonie w porównaniu do mojego ciała. Zobaczcie różnicę między moją dłonią, a moją teraz ręką, która się spiekła. Kochani, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie częściej takie Q&A, to zadawajcie pytania. O, może zadawajcie pytania pod tym vlogiem. Jezu, ale najbardziej spontaniczny vlog, jaki zrobiłam. Pod tym vlogiem piszcie pytania do kolejnego Q&A, ale kolejne Q&A nie będzie z Singapuru, bo ja już wracam. I nie będzie z basenu, bo no gdzie w Polsce mam basen? Do hotelu mam iść? Nie mieszkam w żadnym apartamentowcu, żeby mieć basen w moim apartamencie, czy tam w budynku. Moi drodzy, żegnam się. Idę się schłodzić. Ale zimno. I idę się myć i szykować. I wracamy do Polski. Bo tęsknię za bigosem, za pierogami, za rybą w occie. Nie lubię ryb w occie. Za czym jeszcze? Za ogórkami kiszonymi, nie, za które nie lubię. Za pomidorami, za cebulką i za koperkiem posypanym wszędzie na każde danie. I pietruszką. Pietruszka na każdym daniu to jest jak... Nie wiem, do czego to porównać. Jakby Wam ktoś napluł do jedzenia. Nienawidzę koperku i pietruszki. Nie sypcie tego na wszystko, co jem. Dlaczego tak robicie? Dlaczego wszystko ma smakować pietruszką i koperkiem? Nie róbcie tego. Bo ja potem muszę 3 godziny wybierać, zanim coś zjem. Albo po prostu tego nie jem. I potem chudnę. No i jak tu zbudować mięśnie i masę? Jakiś na siłownię. Już mi odpala. Moi drodzy, kończę ten drugi odcinek. Widzimy się w kolejnym. Na razie, pa! Dobra, idę, pójdę.